kłótnie małżeńskie to są najlepsze, moi drodzy. Byliśmy właśnie na mieszkaniu. Jaki kolor na suficie? Dziś pierwsza niezgodność nastąpiła. Powiedzcie mi, jaki powinien być kolor na suficie? No właśnie, bo ja mam ściany bitą śmietanę w sypialni, a sufit zrobili mi na biało. Okej, ale tam były jakieś takie odcięcia, że powiedziałam, no nie podoba mi się to. Dobra, jak jest za dużo skosów, to doszliśmy do porozumienia bardzo ciężkiego, bo najpierw się pobiliśmy, pokłóciliśmy się, siódmy raz się rozwiedliśmy i doszliśmy do wniosku, że tak jak założyliśmy na samym początku, czyli robimy jeden kolor w sypialni, od góry do dołu, a bita śmietana wiadomo dlaczego w sypialni. Ale nie o tym dzisiaj, moi drodzy, bo najważniejsze, że pamiętniki z wakacji w dalszym ciągu zamieszanie. Tak? A jakie? No, a jakie? Tak, no, stwierdziła produkcja, że jestem zazdrosny o Izabelę. A co? To mam być niezazdrosny. Fajna laska jest, 30 parę lat ze mną już wytrzymuje, więc jestem zazdrosny. No. Ale mieliśmy dzisiaj w ogóle nie gadać o pamiętnikach z wakacji, tylko o fryzjerze. Fryzjer. Ważne dla kobiety. Zobaczcie, dzisiaj Izabela była u fryzjera. 460 zł. 30. O, to jakiś rabat dostała. Moja fryzurka w Tunezji, jak widzieliście, kosztowała między 15 a 30 zł. No w Polsce muszę zapłacić za nią 8 dych. Wiadomo, że fajnego mam fryzjera tam na Solcu. Polecam go. Za 8 dyszek mnie fajnie szczerze. Powiedziałem mu, że mam taki mieć arabisz style. A ja mam nożem chińskim. O, a Izabela lubi nożem. Ona lubi nożem. Ale zimno jest, możemy iść do samochodu i skończyć rozmowy w samochodzie. Nie, moja droga, bo musimy jeszcze tutaj pogadać, bo dopiero gadamy 2 minuty. Ale idziemy. Jarek do samochodu, no to przecież w samochodzie też możemy porozmawiać, czy dobra, nie? Dobra, idziemy do samochodu. Jest zimno, a od razu wam nie? pokażemy nasze osiedle, bo tutaj to jest właśnie to osiedle, na którym będziemy kręcić. Będziemy kręcić taki serial z lasu. Moi drodzy, z lasu, czyli codziennie wam nagramy tutaj 9 minut, bo 8 minut trzeba mieć na YouTubie, żeby zarabiać. Więc my tutaj reklamki, więc oglądajcie te reklamki, nie przesuwajcie po mini reklamy, bo my z tego tutaj będziemy być może wam robić jakieś prezenty, jak coś zarobimy. Może nie zarobimy dużo, może nie zarobimy mało, ale prezenty będziemy robić. Dobrze. Dobra, ale teraz inna sprawa. Trailer. Ruszyła produkcja, na którą miałem pojechać, moi drodzy, miałem pojechać do Belgii. Tam 2 tygodnie miałem być w tym zamku i miałem być albo zdrajcą, albo tym... Ale tym dobrym. Tym dobrym, no. I powiem wam, że pooglądaliśmy pierwszy odcinek. Izabela na początku nie chciała go oglądać, ale powiedziała, że a dobra, pooglądam, bo fajnie było, bo wywalili tych najstarszych. Na samym początku normalnie wywalili mężczyznę, który miał 72 lata, ma 72 i kobietę, która ma 60. To byli najstarsi uczestnicy tego programu. Ja byłam tak ciekawa, prawda, jak to będzie. A to akurat bach padło na nich. Tak o, w ogóle bez żadnej konkurencji, bez niczego. Dobra, chodźcie, jeszcze przyjdziemy, bo jest fajnie ciepło. No dobra, bach ich wywalili, ale na przykład zostały same takie osoby w wieku takim, powiedział, 30-40 lat. No właśnie, no, ale... A ja lubię jakieś różne. Ale później stwierdziliśmy... Tak jak u nas na naszych pamiętnikach z wakacji dużo jest młodych, ale też ja tam byłam taka starsza i moja Penelopka. Pamiętniki z wakacji, pamiętniki z wakacji to niech żałują, że mnie nie wzięli, bo ja mógłbym grać 26-latka albo 50-latka. Jestem w takim wieku, zobaczcie, na ile wyglądam. No, napiszcie mi w komentarzu, na ile ja wyglądam. Czy na 35, czy na 53 lata, które mam. No mógłbym zagrać 35-latka, no może przesada, 40-latka. Tak jak zawsze nam mówią, jak pytamy się, ile mamy lat, to zawsze nam 10 lat mniej dają. Może przez to, że mamy taki pogodny sposób życia. Ale dalej do tego trailer. The trailer. No, zdrajca. Ja idę do samochodu, jak ktoś to chodzi. Ale nie, no daj mi chwilę jeszcze. No, co ci w tym samochodzie? No, zmarznij trochę. Dupcia, niech ci zmarznie. Tutaj zawsze było ciepło. Popatrzcie, jak ona się ubiera. O, to się tak się ubiera, 9 stopni w Warszawie. Zimno jej. No nie, bo nie będę tego później montował. Ja muszę mieć ciągłość 9 wejść, minut. A nie możesz tak wejść, jak podam telefon i sobie... Oddaję ci moje narzędzia. I będziemy ten... Daję ci moje narzędzia. I nawet nie musisz ruszyć, tylko będziemy siedzieć. Teraz ja jestem najważniejszy. I dziękujemy pani tutaj Izabeli za produkcję, bo teraz ja będę najważniejszy. Dobra, siadamy do samochodu. Siadamy do samochodu. Ustawiamy kamery. Jest Izabela. Dzień dobry. Jest Izabela. No dobra, to tutaj jeszcze wracając do tego programu. Się nawet rozpinać. Ja tam powiem, że... Kupiłam sobie nową sukienkę. Kochanie, zauważyłeś?
ekstra. Ja pierdzie, znowu 800 zł wydałaś? Znowu 800 zł z budżetu? Czy ktoś zgadnie, ile dałam za tę sukienkę? Za dużo, moi drodzy. Zawsze te sukienki kosztują za dużo. Nawet jeżeli one kosztują 35 zł po promocjach. Wypraszam, 55 zł po promocjach. Dobra, skończam z tym swoim programem. No. Nieważne. I teraz powiem wam, że mam takie przemyślenia, jeżeli chodzi o ten program, to teraz gdybym grał w Mafię, zagrałbym całkiem inaczej. Nie zawsze zagrałem, bo zdradzając tajemnicę mojej strategii, to jak się... Rabarbar suszony chcesz? Nie. Jak człowieka wybierają do mafii, to najczęściej miasteczko się budzi, jak to było, i wtedy ta mafia się zaczyna tłumaczyć. Nagle mówi, to ty jesteś z mafii, nie? Żeby odciągnąć od siebie uwagę. I w tym momencie moja strategia jest taka, że gdybym był kiedykolwiek w mafii, to nie będę się odzywał. Nie? I tak samo, jak będę dobry, nie będę się odzywał. Nie zdradzę wam żadnej tutaj strategii, bo później doszedłem do wniosku, że gdybym był w tym programie, to na pewno nie... Ja jestem takim człowiekiem, który po prostu zmienia w trakcie działania działanie, czyli w trakcie sytuacji, jeżeli sytuacja do tego doprowadza, to jestem na tyle zdolny, czy no, mam takie właściwości, że dostosowuje się do danej sytuacji, czyli jak trzeba sytuacja jest taka, że nagle się pali, to ja gaszę, nagle coś jest niebezpieczne, ucieka. Może każdy tak podejmuje, ale tutaj to są decyzje takie zwykłe, czyli takie naturalne, takie z... Coś mi śrubokrętem? Właśnie musiałem otworzyć skrzynkę pocztową. Car Kadir zrobił, otwierał skrzynkę naszą nową pocztową, gdzie... Dlatego, że najemcy podobno wcześniej zgubili klucze, więc musiałem się dostać do skrzynki. Nie była to taka otwierana skrzynka jak w tych takich starych blokach, taka w tą stronę, tylko w tą stronę. Dobra, na początku dalej? Się męczyłem, a później pyk i podniosłem. No i wracając do tego zdrajcy i do w ogóle do życia, że jestem od trudnych spraw. Tylko nie tych trudnych spraw, tych takich, co oglądają tutaj takie milionowe oglądalności. Trudne sprawy. No dobra, to co? No, o Naruciaku teraz? Bo widzę, że mnie rozpraszasz. No dobra. Ja nie mogę się skupić dzisiaj. Ona mi rozwaliła mój odcinek. Wczoraj był mój odcinek, dzisiaj jest Izabeli odcinek. Dzisiaj Izabela się odbija za to, że wczoraj powiedziała, że nie dałem jej dojść do słowa. Dzisiaj mamy live'a. O, live. Live. Na TikToku. O której godzinie? Live? Godzina 21 startujemy na TikToku, godzina 21 startujemy na Facebooku. Czyli dwa live na raz? No, chyba. O, okej. Czyli jak oglądacie pamiętniki z wakacji, albo was to interesuje, albo nie interesuje, tam będą goście, bo tam będą aktorzy, może producenci, może ja się pojawię, może mnie zaproszą. Ja biorę 5000 za godzinę, więc nie ma problemu. Mogą mnie zaprosić do każdego programu, wszędzie mogę się wypowiedzieć, mogę mówić to, co chcą, żeby powiedzieć. A, jeszcze jedna rzecz. Powiem wam, o, zobaczcie, ona już nosa nie ma. Urwała no mów szybciutko, bo ja już jadę. Dobra. Jeżeli chodzi o granie w serialach lub różnych takich rolach, to powiem wam, że ja się nie nadaję, dlatego że nie lubię się uczyć ról i nie lubię mówić tego, co napisał scenariusz. Jestem człowiekiem taki, który ma dużo do powiedzenia, właśnie widać, bo zasuwam tutaj już 8 minutę i gadam. Czyli w tym momencie mam dużo do powiedzenia i nie nadaje się, żeby tworzyć postać, którą ktoś napisał. Nie wiem, czy bym umiał się dostosować. Ja sam tworzę postacie w ciągu dnia wielokrotne w zależności od potrzeb, czyli czy zależy z kim rozmawiam, kogo bajeruję, z kim negocjuję, to do tego wcielam się w swoją postać, ale to jest moja wewnętrzna postać, bo jestem bliźniakiem, czyli mam co najmniej minimum dwie postacie. A co ty sobie poprawiasz? Jakiś dobra, botoksik już? Sobie dobiłaś tutaj do tego? Usta. A co sądzicie na temat botoksów? Usta. Tu, wszędzie, dobra. Kochani, dzisiaj, bo jeszcze ja się muszę tekst nauczyć, bo w przyszłym tygodniu gram w serialu. Buziaczek duży, widzimy się jutro. Tak, codzienny dzień. Oczywiście, lajki, udostępniajcie, jeżeli wam się to podoba. Dzisiaj nudno było, bo Izabela mi przeszkadzała. Ja lubię, jak się jestem nakręcony, jak ja kontroluję ten odcinek, a dzisiaj mi ona go rozwaliła. I za to ją kocham, ponieważ wybrała sufit. I teraz do zobaczenia, do jutra. Co ty tak lubisz? Pa! No to jedziemy, a jeszcze sypialnia nie gotowa. Pa! Nie gotowa.